Przetarg na cięcia pielęgnacyjne i wycinkę chorych drzew magistrat przeprowadził jeszcze wiosną tego roku. W ramach tych cięć realizowane są wnioski, jakie spływały do urzędu od jesieni ubiegłego roku. Wycinane są te drzewa, których stan jest zły, a gmina posiada zezwolenie starostwa na tą wycinkę. Bywa, że administrator posesji czy rada osiedla występuje z wnioskiem na wycinkę jednego drzewa, a stan pozostałych sprawia, że także trzeba je usunąć. Jak mówi Danuta Grzesiak z Wydziału Ochrony Środowiska Chrzanowskiego Urzędu, niestety często okazuje się, jaki jest stan drzewa dopiero podczas prac pielęgnacyjnych. Tak bywa na przykład w przypadku wierzby. Również wierzby były usuwane. Wierzba jest drzewem kruchym wyjątkowo i po między innymi przed Sienkiewicza mieliśmy taką sytuację z interwencjami mieszkańców, że usuwamy, ale niestety stan zdrowotny nie pozwala na jej zachowanie. Najpierw był tylko konar, ale kiedy zaczęły być wykonywane zabiegi, okazało się, że nie może być. Jak przyznaje Grzesiak, wycinka drzew zazwyczaj budzi spore emocje, ale cięcia dokonywane są, gdy jest to konieczne, a gmina w to miejsce dokonuje nasadzeń. Wszystkie decyzje, które mamy, to są z nasadzeniami i przynajmniej dwa drzewa za jedną taka jest w tej chwili. Takie są orzeczenia, które mamy. Sadzone są głównie rodzime gatunki drzew, bo to też daje większą gwarancję, że się przyjmą i przetrwają. W gminie Chrzanów pojawiają się więc dęby kolumnowe, lipy czy akacje. Urzędnicy przekonują, że wbrew pozorom, w zamian za jedno wycięte drzewo, nasadza się najczęściej dwa. Skala wycinki może jednak robić wrażenie, bo też Chrzanów jest jedną z bardziej zielonych gmin w powiecie chrzanowskim. W stosunku do powierzchni 20% stanowią tereny zielone i nie brane są tu pod uwagę lasy.